Witam, tu Alistejo. Zobaczmy, co na nas czeka. To będzie bardzo ciężka plansza, gdyż jak widać, będziemy uzależnieni na początku od teleportu. No i... będę musiał tak skakać. Raz tu, raz tu. No let's go. Tu trzeba uważać, żeby się nie przeinwestować. O. Czyli raczej z drogą samą się wstrzymam. Możliwie długo. Tartak jest dopiero tutaj. Oj, drewna potrzeba, drewna. O, to szybko. Lećcie i zetnijcie. Ale to mi to dopiero da świniarnię. To trzeba dostawić. Okej. O, jest, dobra. Ale trochę drewna się przyda, zanim do tartaku dojdę. Dlatego generalnie żywność będę właśnie wykorzystywał w tym celu. Ale nie na przykład na budowę drogi. Czyli będę po prostu pozyskiwał drewno, ścinając drzewa. O, tu jeszcze drzewo. Tu muszę pamiętać o tym złocie, ale to później. Teraz najważniejszy jest tartak. O, i przejście. I to muszę szybko rozbudować, żeby to po prostu przynosiło naprawdę solidny dochód. Żywność. O, właśnie. To mi pozwoli rozebrać to i zyskam 4 deski. Co nie jest bez znaczenia. O. O, fajnie. A gdzie jest? No... złoto potrzebne. Dobra, pozyskaj to złoto. Tu jesteś. Jest okazja. To szybko rozbudujmy. O, i to. To jest po prostu podstawa. Tartak i magazyn. Jest po prostu podstawą. Oczywiście tartak jest ważniejszy. Jeszcze nie budujmy. A, tu jest stwór. Dobra. Teraz byłoby dobrze pozyskać trochę drewna, aby móc ruszyć z tymi sprawami. O! To mi załatwi sprawę. To też podnieś, to też podnieś. Rozbudujcie. O, i ruszamy złoto. Guary, tak, to by się też przydało. Kamieniołom, to znaczy się. To warto będzie rozebrać. O tak, o tak. I możemy zaczynać z kolejnymi budowami. To i to. Tak. Oj, tu będzie się trzeba długo przebijać. Nie jest, no podstawowe budynki już mam. Ale to by było warto rozbudować. A, co? A, workshop też, tak, tak, dobra. Tu, tu i to. Może trzeba drewa pozyskać z innych źródeł niż tartak. Żywność. Nie no, wydaje mi się, że już tą drogę naprawdę, ale trzeba zacząć budować. Nie możemy w nieskończoność zwlekać, bo się później możemy po prostu przekonać, że się spóźnimy. Wtedy już będzie za późno na cokolwiek. Gospodarka w miarę bangla, więc myślę, że damy radę. Tak, o, to trzeba jakoś rozbudować. Trochę zgapiłem się, bo trzeba było o tym prędzej pomyśleć nawet. Nie lubimy cię jaszczurze. O, to
11 trzeba będzie rozbudować, ale złoto jest potrzebne. I zaraz będziemy mieli. Aha, i deski też zresztą. No, pozyskamy to z wycinki. Jeszcze to. O, już ruszyło, fajnie. I możemy dalej starać się rozbudować moje królestwo. Którym przyszło mi zarządzać? Co tu brakuje? Kamień. Aha, no kamień jest, tylko po prostu nie ma kto po niego iść. O, i tu będzie warto jeszcze trochę pozyskać tego kamienia. Oj, mam bloka na żywności z tego co widzę. Tylko na szczęście tu jest stosunkowo dużo źródeł. Pozyskania, więc nie jest tragicznie. Okej, okay, o właśnie. No i mam bonusy, więc to też dużo daje. Kamień i żywność. No niestety już nie mam. A tu są jeszcze jakieś kamienie. Ale zajmijcie się tym. Trzeba ogarnąć temat. Może być rozwiązanie. No i rozbudowa oczywiście tego. Też na pewno nie zaszkodzi. Tak. Odejdź. Nikt cię nie chce. O, to trzeba wpierw rozbudować. Zejście na dół. No ale trochę odepchnąłem się, jeśli chodzi o kamień. Tą chwilę. Myślę, że zaraz zdobędę kolejne źródła. A to będzie, że muszę zejść do tego runę kamienia runicznego. A, jeszcze. A tu jest zegar! Wow. Ależ zgapił się ja. To pozwoli mi zatrzymać na jakiś czas. Upływ czasu. Żywność, złoto. Złoto będę miał. Żywność też nie powinna być problemem. To weźmy. O, jest ok. No, jestem dobrej myśli. O, łap zegar. Jak najszybciej łapcie zegar. Ok. Teraz szybko to i droga. A jeszcze sobie rozbuduję kopalnię złota. A co? Będę sobie oszczędzał. O, szybko tu. I praktycznie rzecz biorąc, kończymy planszę. A, czego to brak żywności? Dobra, a żywność jest do pozyskania w dużych ilościach, więc nie ma problemu. Tak. Pięknie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.